Iwona Kutyna, dzień dobry, zapraszam na Onet24. TW Bolek to Lech Wałęsa, tak twierdzi Instytut Pamięci Narodowej. Z opinii biegłych wynika, że zobowiązanie do współpracy z SB, pokwitowania odbioru pieniędzy i doniesienia podpisał były prezydent. Dokumenty badane przez ekspertów znaleziono po śmierci generała Kiszczaka w jego domu. IPN zlecił ekspertyzy po tym, jak Lech Wałęsa zanegował ich autentyczność. Zbadanie teczki TW Bolka zlecono z kolei w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuratorów IPN-u. Chodzi o podejrzenie poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy SB w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Student politologii Aleksandr Bizonet, domniemany zamachowiec z Quebecu, został oskarżony o 6-krotne zabójstwo. Postawiono mu także 5 zarzutów usiłowania zabójstwa. Drugi z podejrzanych, który został aresztowany w niedzielę, teraz uważany jest za świadka i jest już na wolności. W zamachu zginęło 6 osób, 8 zostało rannych. W momencie ataku w meczecie przebywało około 40 osób. Lokalne media podają, że Aleksander Bizonet sam zadzwonił na policję, by się przyznać do zamachu i poddać. Brexit trafia do parlamentu. Dziś początek debaty nad opuszczeniem przez Brytyjczyków Unii Europejskiej. To efekt wyroku Sądu Najwyższego, który orzekł, że przed uruchomieniem procedury Brexitu premier musi spytać o zgodę posłów i lordów. Większość ekspertów jest zgodna, że Brexit nie zostanie na tym etapie powstrzymany. Wprawdzie przewagę mają zwolennicy Unii, ale nie zdecydują się na sprzeciw wobec woli obywateli wyrażonej w referendum. W Brukseli kolejna runda negocjacji w sprawie zniesienia roamingu. O kształcie przepisów decydują przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów. Jeśli nie będzie problemów, to dodatkowe opłaty za rozmowy za granicą zostaną zniesione w połowie czerwca. Żeby roaming został zlikwidowany, trzeba ustalić maksymalne stawki, według których będą rozliczać się operatorzy. Jeśli kompromis zostanie dziś osiągnięty, ustalenia będą musieli jeszcze zaakceptować ministrowie z krajów członkowskich i europosłowie. Onet24, teraz to wszystko, do zobaczenia.